Cześć, witajcie na Czysta Kultura, jestem Grzegorz. Ja jestem Dawid. I jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmy, to mieliśmy już podsumowanie serialowe i filmowe 2023 roku, a teraz porozmawiamy sobie troszkę o naszych takich impresjach na 2024 rok. Na co czekamy, ale pod względem filmowym. Także zapraszamy. Pierwsza pozycja na naszej liście, czyli film, który miał wyjść w zeszłym roku, ale premiera została przesunięta. Duna, część druga od Denisa Villeneuve'a. Tak, jeśli widzieliście pierwszą część, to jakby możecie spodziewać się czegoś równie monumentalnego także w drugiej części. No bo ta pierwsza taka była, wszystko było takie wyniosłe, wielkie, dostojne, trochę to jest porównywane pod względem rozmiarów tego ogromu świata do Władcy Pierścieni. I jak się patrzy na zwiastun drugiej części, no to faktycznie mogą tam być sceny, które przejdą gdzieś do historii kina, jeśli chodzi o rozmach. O. Tak, no ja fanem Duny pierwszej nie jestem, chociaż doceniam aspekt techniczny, bo wizualnie to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem w ostatnich latach. Ale cieszę się, że film zarobił na tyle, że pozwolono mu zrobić część drogą i oczywiście pójdę do kina, żeby Villeneuve, bo jest świetnym reżyserem, mógł dokończyć tą swoją chyba trylogię, bo on chciał trylogię zrobić. Trylogię, nawet się mówi chyba o pięciu częściach w pewnym momencie, no ale to są tak duże i drogie filmy, właśnie, że no ten drugi pewnie musi zapracować na to, żeby to było kontynuowane. Trylogia jest pewna, moim zdaniem, no bo domknąć trzeba historię. A co dalej, no to też pytanie, czy jak wysyci się rynek, nie? Czy ludzie się nie znudzą trochę Duną? No. Bo to też rozciąganie pewnych historii na tak długi czas, może niekoniecznie, a trylogia to jest zawsze coś fajnego, zamkniętego, do czego się fajnie wraca. Choć moim zdaniem druga część, jeśli o historia, ma większy potencjał niż pierwsza. Tak, no też pewnie ci, którzy czytali w ogóle Herberta, czyli klasyczną Dune, dobrze wiedzą, co nas czeka. Oczywiście my tu nie będziemy jakoś strasznie zdradzać, bo dzieją się tam rzeczy fajne. Ja liczę przede wszystkim na naprawdę wizualną ucztę. To jest coś, co, nie wiem, w IMAX-ie będzie dobrze zobaczyć, tak, na pewno. Na pewno. Na gigantycznym ekranie. No także ja czekam. Nie jakoś tak, nie wiadomo jak, żebym przebierał nogami, nie wiem, jak czekałem. Nie wiem, na zamknięcie marvelowskiej sagi wcześniej, czyli Infinity War i Endgame, ale chcę to zobaczyć, myślę, że to będzie kawał dobrego kina. Na pewno, bo po zwiastunach już wiemy, że wizualnie Villeneuve dowiezie i jeśli to oglądać, to tak jak mówiłeś wcześniej, tylko w IMAX-ie. Tak, plus Chalamet jako Paul, tak. W ogóle super, super siatko. No i jest kilka też nowych twarzy, także... Duna, część druga. Polecamy. Polecamy. Drugi film, na który czekamy, który gdzieś tam mamy zaznaczony w kalendarzu na ten rok już, to Deadpool numer 3. I zapowiada się spoko, aczkolwiek trzeba mieć cały background wszystkich tych marvelowskich produkcji, które do tej pory wyszły, łącznie z serialami, a właściwie z jednym serialem, czyli z Lokim, bo te nawiązania tam będą dość spore. Tak, ciekawe jest to, że do tej pory mieliśmy tylko to jedno zdjęcie z planu, czyli Wolverina w tym wszędzie, nie? Tak. Ten Wolverine na tym swoim klasycznym, żółtym kostiumie, jeszcze maski tam brakuje, ale Hugh Jackman znowu powraca do roli Wolverina. Podejrzewam, że Ryan Reynolds tam musiał się napracować, żeby go w końcu namówić, bo Logan miał być tym ostatnim filmem Hugh Jackmana w roli tutaj Wolverina, no ale jakiś ostatni tutaj łabędzi śpiew może. Nie, Logan był bardzo dobry. Tak. To by było fajne zamknięcie historii, ale z kolei wraca, no też nie będziemy narzekać, prawda, bo to jest taka postać, to jest taki aktor, który mega dużo może dać. Ja jestem ciekawy fabularnie, jak to będzie, bo gdzieś jakieś takie strzępki tej fabuły czytałem, że ma być nawiązanie do TVA, do tej agencji z Lokiego, że ma być jakaś już drużyna przeciwko Kangowi zbierana, co też jest ciekawe, bo ostatnio z tym Kangiem marvelowskim mieliśmy troszkę zamieszania. Tak. A czy wiesz, w obsadzie jest też Jennifer Garner jako Elektra, więc kto wie, czy Deadpool nie będzie nawiązywał też do tych filmów
Marvela, które nie były produkowane przez Marvela, z początku wieku, czyli pierwsi X-Meni, może Daredevil, Elektra na pewno, bo się pojawi, więc może Fantastyczna Czwórka, więc może jakieś takie różne, wiesz, cameo się tam pojawią. Chris Evans jako, jako Human Torch, again. Tu jest strasznie duże pole do popisu, w sensie to nie będzie, mam nadzieję, że to nie będzie taki super bohaterski film wyjęty z takiej sztampy, jakich wiele jest produkowanych, że to będzie taka produkcja stojąca na własnych nogach. Tak, i zdecydowanie, wiadomo, będziesz musiał mieć tą podstawę w postaci Deadpoola pierwszego i drugiego, ale też nie chciałbym, żeby to było takim cameo festem, czyli że będziemy siedzieć w kinie, znam tą postać. Mhm. Żeby tam była jakaś fabuła, jakiś zarys, bo mimo poprzednie dwa Deadpoole też to miałem, że to były proste fabuły, to jednak opowiadały jakąś historię. No, o Jezu, to by było dobrze, gdyby nie było tak, jak mówisz, bo jeśli pójdę do kina i co 20 minut okrzyki, bo pojawiła się jakaś znana wcześniej postać, która wraca... I wraca tylko na jedną scenę, żeby się pokazać? No, nie. To absolutnie. Aczkolwiek, tak mówię, liczę na dobry film stojący na swoich nogach. Aktorsko, no jakby nie trzeba w ogóle polecać, także tak. Deadpool 3. Kolejnym filmem, na który czekamy, jest Królestwo Planety Małp od Wasa Bolla, czyli... Premiera ma być w maju, Polska. Mhm. I akcja filmu ma się dziać już lata po tej poprzedniej trylogii, tak. Która była świetna. Ja jestem fanem. Jestem fanem też tych starych filmów z Charlesem Hestonem. Mhm. Więc to jest coś, co od razu sobie zaznaczyłem jako jeden z pierwszych filmów, które chciałem zobaczyć w tym roku. No właśnie, ja lubię to uniwersum nie tylko ze względu na to, jak ono wygląda, ale też te ostatnie filmy, one wizualnie były fajnie zrobione, klimat tego był dobry. One traktowały się też na poważnie, w sensie ta historia, ona była angażująca, tak, nie? To jakby... To nie była bajeczka, to była fajna historia i ja mam nadzieję, że tym torem pójdą, że kontynuacja tego również będzie w tym kierunku szła, aczkolwiek jestem ciekaw, co dokładnie tam się będzie działo, bo gdzieś to są te, powiedzmy, urywki z fabuły, co tam może się dziać, ale nie wiem, co obstawiasz. No i będzie to ileś tam lat po tym, jak... Po wojnie, nie? Po wojnie. Widać, że małpy dominują tutaj na ziemi i zobaczymy, jak ich relacje z ludźmi się będą teraz układać. W ogóle pojawi się też aktorka znana z Wiedźmina. Frey Allen, tak. Allen. Dokładnie, czyli Ciri, wiecie, Ciri. Więc fajnie ją też zobaczyć w czymś innym i że widać, że ta jej kariera w jakimś stopniu się rozwija. Więc to jest też bardzo fajne. No i tak jak mówię, to uniwersum jest na tyle fajne, na tyle dobrze było zbudowane w poprzednich trzech filmach, że ta kontynuacja, naturalna kontynuacja, ma szansę być zalążkiem czegoś więcej może. Może jakiejś kolejnej trylogii w tym świecie. Dokładnie, bo tam jakby eksplorować tego można naprawdę dowoli, prawda? Historii z tego świata pomiędzy jakimiś wydarzeniami jest na... Potencjał jest dość spory, prawda? Więc... Jeśli mnie pamięć nie myli, tych starych części było chyba 8 czy 7. Ale tak, głowy sobie nie dam uciąć w tym. A i one też wychodziły co kilka lat i też opowiadały różne historie na przestrzeni tego, co tam się działo, więc dlaczego by tego nie powtórzyć? No, to jest ciekawy pomysł. To jest ciekawy pomysł, tak jak mówię, potencjał spory i kurde, to jest jeden z takich filmów, które też sobie tam zaznaczyłem, nie wiem, w takim powiedzmy top 5 do obejrzenia na ten rok. No, mam nadzieję, że się nie zawiodę, że to jak dowiezie, tak jak te poprzednie części. Bo Andrew, szkoda, że nie będzie Andrew Serkisa, bo on był fenomenalny. No jest fenomenalny w każdym razie. Jest fenomenalny, tak, to też prawda. Także Królestwo Planety Małp jako trzeci film z naszej polecajki. Sokzuka, czyli jedna z takich pozycji, które jakoś mnie tak najbardziej ekscytują, ale to też z tego względu, że ja mam ogromny sentyment nie tylko do pierwszej części, ale do Bartona ogólnie. Wczesnego Bartona. Tak, wczesnego Bartona, bo potem różnie bywało. Przeważnie gorzej, ale wczesny Barton to jest coś, co gdzieś w moich wczesnych latach bardzo mnie ekscytowało. Tak. Wraca Michael Keaton, wraca Winona Ryder, pojawiam się tak. Też William Dafoe, Jenna Ortega, Monica Bellucci. Czyli no, także obstało. Śmietanka jest i bardzo fajnie, bo jestem ciekaw, jak ta historia się potoczy.
Bo ja już też dawno, ale to dawno nie oglądałem pierwszej części, no. Na pewno sobie powtórkę przed Sokiem z Żuka 2 zrobię. To jest fajne, że ona mimo upływu tych ponad 30 lat, dzięki tej stylistyce bartonowskiej, ona aż tak nie postarzała się. W sensie dobrze się postarzała. To nie jest tak, że faktycznie obejrzycie film po 30 latach i pomyślicie, kurde, trochę już nie przystaje do obecnych wymogów, do obecnych czasów. Nie, to co Barton zrobił, to właśnie to, że te filmy trochę, nie chcę powiedzieć, że się nieśmiertelne stały, bo to może za dużo. Ponadczasowe? Ale ponadczasowe to jest dużo lepsze słowo, dokładnie. Okay. Więc no wow. Znaczy, jestem ciekawy, co wymyślą, nie? No bo to jednak zebrać to do kupy i kontynuację taką po latach zrobić. Tak, no ja się cieszę, że Michael Keaton wraca. Ja uwielbiam Michaela Keatona, fantastyczny w tej roli. I no nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, ktoś inny mógł nie, absolutnie. Jeszcze tam naprawdę typowo bartonowsko, tylko Johnnego Deppa brakuje i Heleny Bonham Carter gdzieś tam. Tak. Nie ma ich w obsadzie, no ale to już jakby nie można mieć wszystkiego, prawda? No to są tacy ludzie Bartona, ale tu mamy tą klasyczną obsadę plus, kurde, Jenna Ortega, czyli Wednesday ostatnio. Tak. W Krzyku ostatnim też całkiem fajna rola, więc wydaje mi się, że... No, Jenna Ortega wyrasta na taką gwiazdę Hollywood w ostatnich latach. I też kontrowersji wokół jej nie brakuje, tak. Nie? Bo przy Wednesday przecież to słynne, że ona musiała trochę poprawiać nawet, czy przeciw scenarzystom występować, żeby to miało ręce i nogi. Jest taka niepokorna trochę, nie? I to też jakby fajnego rozgłosu. Najważniejsze, żeby świetnie zagrała. Sok z Żuka, dajcie znać, czy też czekacie. No bo to u nas na liście się musiało po prostu znaleźć. Kolejna pozycja na naszej liście to Balerina od Lena Wismana. Chyba to się mówi. W każdym razie spin-off Johna Wicka. Czyli kolejne uniwersum, które, że tak powiem, zaskoczyło i się rozrasta. Kurde, to jest takie beztroskie, energetyczne kino dla mnie. Taka naprawdę... porcja czystego absolutnie fanu. Czystej rozrywki, tak. Tak, tak, tak. No idziesz po prostu, wiesz, to jest też tak, nie każdy film musi być, nie wiem, czymś super mega ambitnym. Czasem po prostu chcesz iść do kina i się po prostu dobrze bawić. I tym są filmy z Johnem Wickiem, przynajmniej od dwójki, bo pierwsza jest oczywiście traumatycznym przeżyciem dla mnie, bo tam zabijają biglusza, a biglusia są kochane. Ale dobrze, że John Wick robi, co robi z tym wszystkim. W każdym razie, ale tak jak mówię, od dwójki przez trójkę po czwórkę to już jest rzeczywiście taki fajna, czysta rozrywka i czasem tego po prostu zwyczajnie potrzebujesz, siedząc sobie na sali kinowej. Tak, no to jest taki film, gdzie zawieszasz trochę te prawa logiki, prawa fizyki. No nie traktujesz wszystkiego na poważnie. To trochę jak z serią Szybcy i Wściekli momentami. A, to tak. No wiadomo, i to jest taki fan. Poza tym, come on, Ana de Armas tam będzie grała, więc no, dla mnie to już jest duża rekomendacja. No i zresztą ona się pojawiała też gdzieś tam w takich chyba... Małe cameo miała, z tego co pamiętam. I z tego co wiem, to ona być też jakby wychowankiem tej samej szkoły baletowej, co John Wick. Nie, więc no to już daje fajne połączenie między tymi postaciami. No i Keanu Reeves, no to... No to wiadomo. Wiadomo, to, czy tu trzeba jakoś strasznie komentować. Więc jeśli jesteście fanami Wicka i na tych poszczególnych częściach się dobrze bawiliście i nie traktujecie tego kina jakoś strasznie serio, to wydaje mi się, że Balerina jakby idealnie się w to wpasuje. Okay. Kolejny film z naszej listy, czyli Quiet Place Day One, prequel tych pierwszych dwóch części. Kurde, filmów, które stały naprawdę dobrym klimatem i ja się przyznam, że ja tę polecajkę, żeby obejrzeć, w ogóle miałem od ciebie. Ja wiedziałem, że gdzieś krąży ten pierwszy film, ale gdzieś miałem go na takiej kupce wstydu, ale no gdzieś motywacja przyszła, więc Pierwszy Quiet Place jest chyba moim ulubionym filmem z 2018 roku, takim numerem jeden. Ja nawet nie wiem, czy nie miałeś go na jakiejś topce właśnie. Tak, wydaje mi się, że jak jeszcze pisaliśmy na blogu, nie tylko nagrywaliśmy na kanał, to on się właśnie znalazł na moim pierwszym miejscu, więc gdzieś tam w archiwum można sobie znaleźć ten tekst. Tym razem nie w reżyserii Johna Krasińskiego, tylko Michaela Sarnowskiego. To nie jest tak, że John Krasiński, który wyreżyserował pierwszą i drugą, nie będzie miał udziału przy braniu w tym filmie, bo bierze udział w pisaniu scenariusza. Niemniej, z tego co gdzieś się tam przeczytałem, dowiedziałem, chciał, żeby ktoś podszedł ze świeżym podejściem. A Krasiński ma wrócić do części trzeciej.
No okej, okay. Zdrowe podejście. Aczkolwiek jak po dwóch tych częściach, które obejrzeliśmy, ja nie mam takiego poczucia, że faktycznie ta seria potrzebuje tego świeżego spojrzenia. Jakby okej, okay, dwójka może nie była na tak wysokim poziomie jak ta pierwsza część, ale to było dalej dobre kino, więc z drugiej strony, jeśli twórca podchodzi do tego w ten sposób i sam dostrzega, że może faktycznie jakaś nowa osoba mogła wejść, no to dlaczego by nie? Wiesz, są reżyserzy, którym po prostu nie by się to przydało. Widać tutaj, że Krasiński nie chce brać wszystkiego na siebie, a Quiet Place jest na tyle ciekawym uniwersum, moim zdaniem, że też można opowiadać tam szereg historii, więc być może, kto wie, być może to nie jest pierwszy spin-off, który mamy. No właśnie, no bo to jest świat, który fajnie by było rozbudować, bo on wydaje mi się, że jeszcze nie jest tak popularny, ale ta tajemnicza otoczka wokół, no to jest coś, co byłoby super do poszerzenia. Będziemy mieli origin story, skąd się wzięli potwory. Dokładnie. Skąd się, jak w ogóle ludzie dowiedzieli się, że mają być cicho. Więc to jest bardzo naprawdę ciekawe i wiem, że czasem mówi się, że lepiej pewnych rzeczy nie pokazywać na ekranie, jeśli jest jakaś historia, ale akurat ja bardzo lubię tą serię, więc na tą część czekam bardzo. Kolejny film na naszej liście i teraz wszystkich przepraszam za mój francuski akcent, a będzie to Joker, Folie à deux. What did you say? Omelette de fromage? Oh, Dexter, Dexter! French is the language of love. Chyba Folie à deux. Omelette de fromage. A few moments later. Czyli sequel do pierwszego Jokera, który okazał się dość niespodziewanie dużym sukcesem, bo film z kategorią R zarobił ponad miliard i było dużo szumu wokół tego filmu, z tego co pamiętam. Nietypowe podejście, świetne aktorstwo, poruszenie też takich, właściwie jednego społecznie ważnego problemu tutaj przynależnego Jokerowi i jego postaci, tego jakie przemiany tam zachodziły, co się działo wokół, jak to się skończyło oczywiście. Więc to nie było takie typowe kino, gdzie mamy Jokera, nie wiem, który gdzieś tam walczy sobie z Batmanem, czy jest, wiadomo, tym arcywrogiem w Gotham City i tak dalej. Tylko podejście zupełnie inne. Na początku, kiedy faktycznie pojawiały się informacje, że będzie kontynuacja, no to myślałem, że to pójdzie w tym kierunku z pierwszej części. Ale zrobienie z tego musicalu ryzykowne trochę może. To zrobienie z tego musicalu wydaje mi się najbardziej intrygujące. Ten film w zasadzie nie potrzebował sequelu, no nie czarujmy się, ale to w jakim kierunku idą sprawia, że no było czymś, czy ja od razu sobie zaznaczyłem w kalendarzu i tak, warto zobaczyć. Bo jak często mamy musicale w świecie filmów, powiedzmy, na podstawie komiksów? No właśnie, no praktycznie w ogóle. To tym bardziej intrygujące jest to, że w rolę Harley Quinn tam się wcieli Lady Gaga, która jest notabene dość dobrą aktorką, bo już kilka takich miała fajnych ról, zresztą scenicznie ona ma taki aktorski dryk, to jakby jest inna sprawa. Może to zagrać, chociaż Joaquin Phoenix, szczerze powiedziawszy, nie wiem jakie ma wokalne talenty, ale taneczne na pewno. Taneczne na pewno. Słynna scena ze schodami. Tak, więc kto wie, może to będzie mieszanka wybuchowa, ale wydaje mi się, że tak jak w przypadku właśnie pierwszego filmu, o drugim także będzie głośno ze względu na tematy, które poruszy. Takie mam wrażenie, że to będzie ten sam kierunek, no bo jakby też reżysersko się nic nie zmienia, to Phillips jest. Tak. Więc mam nadzieję, że jakby będą kontynuować tą narrację, która była w pierwszej części, no tylko już jakby w innym anturażu tutaj musicalowym, tak? Tak. Więc to jest ciekawe. Naprawdę ciekawym pomysłem. I potem, kto wie, może gdzieś to na jakąś w ogóle estradę przenieść i zrobić z tego coś więcej. Zobaczymy. By nie, no dokładnie. Także Joker, drugi. Także po francusku jest? Ostatni film, on jest trochę z boku na końcu, ale zostawiliśmy to nie bez kozery. Beyond the Spider-Verse, czyli zamknięcie tej trylogii, powiedzmy, z Milesem. Czy on będzie w tym 2024 roku? Tego jeszcze nie wiemy, bo tej daty nie ma do końca potwierdzonej. Wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że tak. Więc jakby, no,
jest to coś, na co czekamy i musiało się na tej liście po prostu znaleźć, nawet jeśli faktycznie w tych najbliższych 12 miesiącach gdzieś tam się nie pojawi. Tak, i to jest rzeczywiście ciekawe, czy ta trzecia część dorówna poziomowi pierwszej i drugiej. Bo jeśli tak, to może być jedna z najlepszych trylogii filmowych w ogóle. Mhm. Pierwsza część była fantastyczna, druga chyba moim zdaniem jeszcze nawet lepsza. I do tego zakończyła się w takim momencie, że ja pamiętam na sali kinowej było what? Co? Ucięcie. Czy już koniec? A gdzie dalej, nie? Więc fajne jest to, że nie każą nam czekać aż tak długo, nie? Że ten powiedzmy rok czasu wydaje się powiedzmy takim rozsądnym, mhm, rozsądnym terminem pomiędzy premierą dwójki a trójki. I no ja jestem niesamowicie ciekaw, jak skończy się ta część, bo no cliffhanger na końcu został i co dalej? Mnie się jedynka bardziej podoba niż druga część. Druga część, to chyba też mówiłem w podsumowaniu minionego roku, że to zakończenie mi średnio siadło w tym konkretnym momencie. No ale to już jest kwestia taka bardzo preferencji. I nie do końca mi się podobało to, że ten główny zwol, przynajmniej ja tak to odbierałem, na długo nam gdzieś znikał z ekranu. No ale to już mówię, to jest kwestia bardziej taka omówienia tej drugiej części. Aczkolwiek na tą trzecią, na zamknięcie trylogii także bardzo czekam, bo to są filmy, które też dają taką naprawdę bardzo fajną porcję rozrywki i na pierwszej, i na drugiej czas, nie wiem, strasznie mi bardzo uciekał. I właśnie kiedy mówię, że był ten moment końca, mówię, kurde, już? Poza tym wizualnie te filmy, jeśli chodzi o animację, są bardzo, że powiem, specyficzne, bo nieczęsto się ogląda tego rodzaju animacje w filmach. Zazwyczaj jest to taka typowo standardowa, a tutaj to naprawdę jest bardzo podejście jest bardzo, bardzo, bardzo kreatywne. Fakt, że tam naznaczone pracą wielu ludzi, którzy podobno też swoje przy tych efektach przysiedzieli, więc mam nadzieję, że teraz dostaną tyle czasu, ile potrzebują, żeby skończyć ten film tak, by nie musieli tam pracować codziennie po 12-14 godzin. Dokładnie, bez jakiegoś crunchowania, tak, bez tych wszystkich informacji o tym, że tam się na pokładzie buntują, bo terminy ich gonią. I też mam taką nadzieję, że dostaną tyle czasu, ile potrzeba, więc nawet jeśli by to nie miało być w tym roku, to chyba nikt się nie pogniewa, jeśli kilka miesięcy ekstra będzie na dokończenie tego i mam nadzieję na satysfakcjonujące zamknięcie tej trylogii. Och, tak, bo to będzie też ciekawe, czy uda się to zrobić, bo, że tak powiem, poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. No właśnie. A więc jeśli nie będzie satysfakcjonującego zakończenia, no może być ciężko. W sensie może być ciężko. Na pewno ludzie pójdą, ale fala krytyki może spaść, nie? A mam nadzieję, że im dowiozą. Mam nadzieję, że dowiozą. Dokładnie. Aha, i pamiętajcie, animacja to także film, więc we wszystkich rankingach będziemy je klasyfikować. Szczególnie tak dobre animacje, jak te ze świata Spider-Verse. Dokładnie. I w tym materiale to by było wszystko. To są nasze polecajki, nasze oczekiwania. Pewnie wychodzi jeszcze 10 super filmów, o których my nie wiemy, albo może no, gdzieś na naszą listę się nie załapały. No ale od tego są komentarze, żebyście wydali znać, jak wyglądają wasze listy oczekiwań. I na co wy czekacie w tym roku? Które tytuły sprawiają po prostu, że nie możecie się doczekać na pójście do kina? No dokładnie, bo tego jest całe mnóstwo. Gdzieś są całe rankingi najbardziej wyczekiwanych filmów. No ale wiecie, jeśli nas śledzicie, jakie my kino oglądamy, jakie my kino lubimy, więc to też ta lista, myślę, że niekoniecznie pewnie was zdziwiła, zaskoczyła, ale my liczymy na fajną dyskusję właśnie w komentarzach, także jeszcze raz zapraszamy. No i od nas to już chyba wszystko tak naprawdę. Widzimy się pod filmem, a teraz do zobaczenia. Byli z wami Dawid. No i Grzegorz. Cześć.